13 września w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa 21. edycji ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Jak co roku, konkurs przebiegał pod patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a organizatorami konkursu byli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym przedsięwzięcia były Agroubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Jest to bardzo ważny konkurs. W tym konkursie wzięło udział 987 gospodarstw rolnych. Jest to taki bardzo pozytywny przykład w skali 21 lat. Około 24 tysięcy gospodarstw wzięło w tym udział. Tendencja jak gdyby jest zachowana. Jest to dla nas bardzo ważny konkurs, bo stymuluje jak gdyby swoim pozytywnym przykładem tych najlepszych gospodarstw, sąsiadów i inne gospodarstwa. Przez to maleje cały czas ilość wypadków. A wypadki to wiadomo, to są dramaty ludzkie z jednej strony, a z drugiej strony odszkodowania dla nas jako Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Gospodarstwa finalistów oceniała Centralna Komisja Konkursowa, powołana przez prezesa KRUS. W ocenie komisji wszystkie finałowe gospodarstwa rolne wyróżniał ład i porządek w obejściu, dobrze zaplanowane i utrzymane oraz oświetlone ciągi komunikacyjne, bardzo dobry stan techniczny stosowanych maszyn i urządzeń, właściwie wyposażone w narzędzia warsztaty, dbałość i poszanowanie dla naturalnego środowiska. Tegoroczna edycja, jak co roku, dała nam bardzo dużo pracy, radości przede wszystkim i satysfakcji ze swojej pracy, bo na wsi pracuje się coraz bezpieczniej, te gospodarstwa są coraz bezpieczniejsze, a świadomość o bezpieczeństwie robi ogromne wrażenie, ponieważ sami rolnicy zaskakują nas rozwiązaniami nowymi, własnymi, technologicznymi, które stosują w swoich gospodarstwach, tak aby pracowali się bezpiecznie i zdrowo. Decyzją Centralnej Komisji Konkursowej wyróżnienia za udział w finale konkursu i stosowane w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym otrzymali Franciszek i Ewa Klein z Mostów w gminie Kosakowo w województwie pomorskim, Brygida i Rajmund Pawełczykowie ze Skrzydłowic w gminie Pawonków w województwie śląskim, Stanisław i Magdalena Skalmierscy z Nawarzyc w gminie Wodzisław w województwie świętokrzyskim. Justyna i Piotr Piechnikowie z Krzesławic w gminie Raciechowice w województwie małopolskim. Marzena i Paweł Stawscy z Czekanowa w gminie Ostrów Wielkopolski w województwie wielkopolskim. Małgorzata i Bogusław Sytowie z Poznania w gminie Syrokomla w województwie lubelskim. Mieczysława i Jan Szurkałowie z Janowic w gminie Ruja w województwie dolnośląskim. Żaneta i Adam Śliwińscy z Kowalów w gminie Rzepin w województwie lubuskim. Anna i Mariusz Wnorowscy z Hermanów w gminie Tykocin w województwie podlaskim. W tym roku Centralna Komisja Konkursowa przyznała 3 wyróżnienia specjalne. Za organizację siedliska gospodarstwa rolnego państwu Anecie i Dariuszowi Kaczmarkom z Warszyc w gminie Zgierz w województwie łódzkim. Za stosowanie rozwiązań ułatwiających bezpieczne prowadzenie wielokierunkowej produkcji rolniczej wykonanych we własnym zakresie państwu Agnieszce i Robertowi Filochowskim z Milewa Wielkiego w gminie Troszyn w województwie mazowieckim. Za prowadzenie gospodarstwa w sposób pozwalający na zapewnienie dobrostanu rodzinie
Państwu, Barbarze i Tomaszowi Burbanom z Ligoty Wołczyńskiej w gminie Wołczyn w województwie opolskim. Nagrodę specjalną Głównego Inspektora Pracy za stosowanie udogodnień i rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym otrzymali Państwo Edyta i Witold Stryczkowie z Łowców w gminie Chłopice w województwie podkarpackim. Trzecie miejsce przyznano gospodarstwu państwa Jolanty i Mateusza Kowalczyków z Chomentowa w gminie Trzebiatów w województwie zachodniopomorskim. Drugie miejsce zdobyło gospodarstwo państwa Elżbiety i Edmunda Nowińskich z Bratiana w gminie Nowe Miasto Lubawskie w województwie warmińsko-mazurskim. Tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju w 2024 roku otrzymało gospodarstwo państwa Eweliny i Piotra Gręźlikowskich z Dobrzejewic w gminie Oborowo w województwie kujawsko-pomorskim. Zwycięzcy otrzymali nagrodę główną w konkursie. Ciągnik rolniczy ufundowany przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Państwo Ewelina i Piotr Gręźlikowscy prowadzą gospodarstwo hodowlane o powierzchni 65 hektarów. Głównym kierunkiem produkcji jest hodowla zarodowa trzody chlewnej. Utrzymują stado liczące ponad 250 loch. Ich prosięta sprzedawane są na terenie całego kraju. Na potrzeby paszowe hodowlanych zwierząt uprawiają zboża, pszenicę, pszenżyto, jęczmień oraz kukurydzę. Cieszymy się z tego faktu, że zostaliśmy docenieni, dostrzeżeni. Nasz wkład codzienny w pilnowanie tego, by gospodarstwo było bezpieczne, został doceniony i nagrodzony. Postaraliśmy się, by nasze gospodarstwo było podzielone na sektory. Sektor produkcyjny, sektor, w którym jest rekreacja, czyli jakiś plac zabaw, miejsce, w którym odpoczywamy. To jest pierwszy taki element. Drugim elementem na pewno dbałość o wszystko to, co jest potrzebne w naszym gospodarstwie. Przede wszystkim stan techniczny maszyn, urządzeń, ale także i budynków. No myślę, że to są takie najważniejsze rzeczy, o które trzeba dbać i o które troszczymy się, żeby to gospodarstwo było bezpieczne. Też warto zwrócić uwagę na to, żeby był ład, porządek, bo to jest bardzo istotna kwestia. Podczas gali nagrodzono także laureatów internetowej edycji konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, który odbywał się na platformie interaktywnej AgroNews. W tym roku zostali nimi państwo Jolanta i Mateusz Kowalczykowie z Chomentowa w województwie zachodniopomorskim. W konkursie oddano aż 37 132 głosy, z czego aż 3827 przypadło dla państwa Kowalczyków. Konkurs ten będzie kontynuowany w przyszłości i mam nadzieję, że chętni się znajdą.